tvpodkarpacie.pl. Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Sanoka wybrano wiceprzewodniczących Rady. Na to stanowisko zostało wystawione 3 kandydatury. Zwyczajowo w ostatnich latach tę funkcję w Radzie pełniło jednak 2 osoby, co zakomunikował przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Chęć, stwierdzając: każdy z radnych ma 2 głosy. To jednak podważył radny Sławomir Miklicz, powołując się na ustawę o samorządzie gminnym. Artykuł 19 mówi, że Rada Gminy wybiera do swojego grona przewodniczącego i od 1 do 3 wiceprzewodniczących. Więc wybieramy od 1 do 3 wiceprzewodniczących. Jeżeli jest 3 kandydatów zgłoszonych i zakreślimy 3 wiceprzewodniczących, to wybieramy 3. Jeżeli ktoś chce wybrać 2, wybierze 2. Jeżeli ktoś chce wybrać 1, wybierze 1. Dlatego, panie przewodniczący, na mocy ustawy o samorządzie gminy Rada Miasta ma prawo i może wybrać 3 wiceprzewodniczących, ponieważ statut Rady Miasta nie reguluje ilości wiceprzewodniczących. Do tej pory zwykle było tak, że było 2 wiceprzewodniczących. Ale do tej pory to tak. Nie ma, panie przewodniczący. Więc opieramy się na statucie miasta, na wyznaczeniu wniosek o samorządzie gminy. Przewodniczący, składać wniosek. Jeszcze w takim razie jeszcze 3 minuty przerwy i... Po chwili przerwy trzeba było zmienić zasady głosowania. Robimy korektę tutaj, jeśli chodzi o głosowanie. Możemy głosować na 3 kandydatów. Wiceprzewodniczącym Rady zostanie ta osoba, która uzyska bezwzględną większość głosów, czyli 11. Ostateczne wyniki przedstawiały się następująco. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Głosów ważnych oddano 21, głosów nieważnych 0. Zgłoszeni kandydaci na wiceprzewodniczących Rady Miasta Sanoka otrzymali następującą ilość głosów. Pani Zofia Kordela-Borczyk za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 2. Pani Agnieszka Kornecka-Mitalis za 6, przeciw 1, wstrzymujące się 3. Pan Grzegorz Kozak za 15, przeciw 0, wstrzymujący się 1. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że pani Zofia Kordela-Borczyk i pan Grzegorz Kozak otrzymali wymaganą bezwzględną większość głosów i zostali wybrani na wiceprzewodniczących Rady Miasta Sanoka. Podpisanie przez... tvpodkarpacie.pl